Cześć i kolejny odcinek o naszym trading bocie. Tym razem będziemy próbowali sprzedać to, co kupiliśmy poprzednio. Oczywiście sposób zautomatyzowany i będziemy to robić dzięki naszemu botowi, bo taki jest właśnie cel, aby ten handel na giełdzie odbywał się w sposób zautomatyzowany, niezależny od nas, abyśmy nie musieli tego pilnować. Oczywiście kod źródłowy dostępny na GitHubie, tutaj również możecie śledzić postęp moich prac tym razem w zakresie właśnie repozytorium tego bota, także wszystko tutaj jest dostępne. Tutaj również udostępnię, myślę, że już w przyszłym tygodniu, czyli to będzie drugi tydzień maja, udostępnię wersję release do pobrania i do samodzielnego uruchomienia tego naszego prostego bota. Przypomnę jeszcze, że nasz bot działa na giełdzie Binance, działa w oparciu o typ market, czyli po prostu bierze najlepszą ofertę z orderbooka, wypełniając nasze zlecenie naszego bota. I tutaj widzimy dwie ostatnie transakcje, czyli najpierw nasz bot kupuje Ethereum za BTC, następnie to Ethereum sprzedaje. Także taki był mój cel tego właśnie działania. Tutaj właśnie operujemy na parze walutowej ETH do BTC, którą zdefiniowaliśmy w pliku konfiguracyjnym. To będzie do uzupełnienia przez każdego chcącego przetestować tego bota. I tak naprawdę tutaj podkreślę jeszcze raz, bo też pojawiło się takie pytanie pod poprzednim filmem. Tutaj możemy zdefiniować dowolną parę, może to być BTC do USDT, może to być dowolna para kryptowalutowa, dowolny symbol, który jest dostępny na Binance, ponieważ ten bot w tej obecnej wersji działa na Binance, także tak naprawdę możecie tutaj go testować na dowolnym tym symbolu dostępnym na właśnie Binance. Dobrze, czyli poprzednio wykonaliśmy zlecenie buy, także tym razem dodałem zlecenie po stronie sell, czyli zlecenie sprzedaży. Działa to w taki sposób, że liczbę właśnie tego quote assetu, który chcemy wydać, zdecydowaliśmy, to właśnie zrobiliśmy wcześniej, czyli tutaj po stronie buy, tutaj natomiast po stronie sell, czyli liczbę tego quote assetu, który chcemy otrzymać, kiedy sprzedajemy. I tak naprawdę taka najprostsza funkcjonalność została zrealizowana. Dla potwierdzenia działalności oczywiście każdy będzie mógł na komputerze, na którym to będzie uruchomione, przejrzeć pełen log transakcyjny, log tego, co ten bot tak naprawdę robi. Tutaj postarałem się dosyć dokładnie umieścić w logu wszystko to, co się dzieje, także będzie to ewentualnie również pomocne w wychwyceniu błędów czy jakichś niedopatrzeń z mojej strony w zakresie implementacji tego bota. Oczywiście dla każdej pary walutowej, dla każdego symbolu będzie oddzielny plik, gdzie te aktualnie pobierane ceny będą się znajdowały. I tak naprawdę to, co zrobił bot, tutaj ja oczywiście te ceny trochę zmieniłem, tak żeby ten bot mógł wykonać tą operację najpierw kupna, później sprzedaży, także żeby tutaj ktoś z Was z oglądających nie pomyślał sobie, że nagle w dniu dzisiejszym, to jest 8 maja, około godziny 18, cena, prawda, spadła o 14% po to, aby ja to wykorzystałem, bo oczywiście tak nie było. Natomiast ja to zrobiłem w celach testowych, odpowiednio zmieniając te wartości, które wcześniej były pobrane. Po prostu muszę takie rzeczy robić, żeby zobaczyć, że bot rzeczywiście wystawia odpowiednie zlecenie typu buy, a następnie odpowiednie zlecenie typu sell.
Natomiast później, jak już uruchomimy tego bota, no to on będzie sobie działał i po prostu niezależnie od nas już sprawdzał i reagował na zmiany w cenie. Jednak taki scenariusz testowy musiałem tutaj rozegrać, musiałem przetestować, żeby sprawdzić, czy wszystko zachodzi poprawnie. Także widzimy tutaj, że bot wyliczył średnią z 5 ostatnich pobrań, czyli średnią w tym przypadku z 5 ostatnich minut, ponieważ pobieramy cenę co minutę. Zauważył, że ta cena spadła o 14%, dlatego według założeń z pliku konfiguracyjnego czekaliśmy, aż ta cena spadnie o minimum 2%, spadła o 14%, czyli bot złożył zlecenie kupna. Oczywiście złożył zlecenie kupna za całą ilość tego posiadanego BTC, zlecenie kupna na Ethereum. I następnie bot przez parę minut śledził cenę i w pewnym momencie okazało się, że ta cena, to jest dokładnie w tym momencie, że ta cena wzrosła o 3,7% w porównaniu do poprzednich 5 wartości, do średniej z ostatnich 5 wartości. Ten pułap 3,7 jest większy od zadeklarowanych w pliku konfiguracyjnych 3%. Dlatego bot złożył zlecenie sprzedaży, sprzedał właśnie Ethereum w zamian otrzymując BTC, sprzedał oczywiście całe posiadane w tym momencie Ethereum. I tutaj przypadek jest taki, że to nasze zlecenie zostało wypełnione dwoma transakcjami właśnie już na giełdzie Binance. Tutaj oczywiście informacja również o ilości, cenie i opłacie za każdą z tych transakcji. A tutaj taka ciekawostka, że zlecenie kupna zostało zrealizowane za pomocą jednej transakcji. I tak naprawdę tak to wygląda, tak to będzie działać. Potwierdzenie tego oczywiście tutaj na Binance. Widzimy te dwie operacje, o których mówiłem. To są wszystko operacje wykonywane przez bota, ponieważ tutaj na tym koncie operuje jedynie bot, w tym przypadku ten, który aktualnie tworzę, który aktualnie testuję. Także to wszystko. Zostały nam tak naprawdę jeszcze dwie drobne rzeczy, czyli stop loss. Stop loss również będzie definiowany procentowo. No i przygotuję też jakąś taką prostą dokumentację, którą każdy będzie mógł sobie przeczytać i odpowiednio tego bota skonfigurować i uruchomić. Odnośnie tego jeszcze powstanie oczywiście dodatkowy film. Robię wszystko, żeby zakończyć implementację bota w tej postaci właśnie w tym nadchodzącym drugim tygodniu maja bieżącego roku, to jest 2020. Także dziękuję, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, śledzenia tej serii i trochę cierpliwości, bo już jesteśmy na ukończeniu tego projektu. Dziękuję, cześć.